Cześć wszystkim, z tej strony Zwiadowca i chciałbym powitać Was w świecie Wiedźmina II. W dzisiejszym materiale przedstawiam sposób, jak łatwo można zdobyć pewne rzeczy, które bardzo ułatwiają grę. Tak więc zaczynajmy. Pierwszy sposób znajduje się na początku gry, kiedy to jesteśmy w obozie oblężniczym Foltesta. Musimy udać się i spotkać z rębaczami Screenfield, którzy mają problem z zakładem. Musimy poprowadzić tak rozmowę, aby zdobyć od nich ten medalion. Następnie ten medalion odczarujemy we Flotsam i zamiast ujmować nam, będzie dodawał 1 do regeneracji żywotności. Straciłem pamięć. Ocholt też! Po polowaniu na złotego smoka! Odkąd wyrżnął łepetyną w kamienie, tylko by żarł i srał! Nawet na baby już nie ma ochoty! Może nie od amnezji? Ja jestem Szczeblarz. Tego tu wołają Niszczuka, a to jest młody. Uczymy go fachu. Zaciągnęliśmy się do woja, bo z potworami ostatnio nie idzie nam najlepiej. Młody wpakował się w tą historię z zakładem. Pomożesz po starej znajomości? Było między nami trochę kwasu, ale kto by se głowę przeszłością zawracał? Puścilibyśmy was wolno. Czarodziejkę też. Bo Holt tylko tak straszył tym gwałceniem. Gwałceniem? Zawrzyj gębę, Niszczuka. Wiedźmin nie pamięta, nie ma co gadać po próżnicy. My są starzy przyjaciele. Chcieliście zgwałcić starego przyjaciela? Tylko czarodziejkę. Chciałeś zabić smoka, czarodziejka chciała, chłopi chcieli, wszyscy chcieli. A wiadomo, nagroda jedna była. Dośmy się trochę posprzeczali. Zamieszanie się porobiło. No, bitka była. Powiązaliśmy was jak wieprzki, znaczy ciebie i czarodziejkę i poszliśmy na smoka. Ale takie nam manto spuścił, żeśmy rany lizali przez pół roku. A wy i tak się uwolniliście. Co to za czarodziejka? Taka czarniawa. Jak jej było, Niszczuka? Jennifer jakaś. To jak będzie? Pomożecie starym druhom? Co się wpakowaliście tym razem? Sprawa życia i dużych pieniędzy. Młody założył się z pewnym rycerzem, że przetrwa szturm w samej koszuli i kalesonach. Wprzódyśmy kapkę wypili, nie przeczę. Ale zakład to zakład, sprawa honorowa. Rozumiem. Żołnierski honor nie gorszy od rycerskiego. Oj, tu żeś w samo sedno utrafił. Idziemy w pierwszym natarciu, także będzie gorąco. Młody dzielny jest, ale wiesz jak bywa. No, w każdym razie zdobyliśmy takie cudeńko do ochrony. Ponoć jest magiczne. Możesz rzucić eksperckim okiem? W końcu na czarostwie to się znasz. Pokażcie. Twój wilczy medalion! Ruszył się! Ruszył się! Reaguje na magię. Czyli prawda to, co kapłan mówił. Słyszałeś, młody? Jesteś bezpieczny. Oskubiemy rycerzyka. Skąd macie ten amulet? No, to śliska sprawa jest. Na patrolu byliśmy i była ta świątynka. Nowicjuszki dwie. Ładny taki, śmiały się. Wzięliśmy te nowicjuszki i spatrolowaliśmy, że uchnę! No i w tej świątynce Bohold znalazł amulet. Kto wie, co teraz w tym łupie siedzi, ale miewa przebłyski. Stary, dobry Bohold. I wciąż jak łupnie, to trupnie. No, zabraliśmy amulet i pojechaliśmy spotkać się z resztą zwiadowców. I same dziwa się zadziały. Najpierw wpadliśmy na wiewiórki, wyjątkowo zajadłe. Strzały wszędzie latały, ale nas żadna nie trafiła. Ledwie trzech naszych na nogach stało, a tu smok. Elfy na kolana, a my w nogi. To już pewni byliśmy, że to magiczny amulet. Ale świątyni nie ustrzegł przed waszym patrolem. No właśnie. No i teraz to już nie wiemy, co myśleć. To wiem, że ten amulet ściąga kłopoty. Świątynia, potem wiewiórki, smok. Mówiłem! Idziemy po blachy! Czekaj! Wiedźminowi trzeba podziękować należycie! Przecie nic nie mam! Nie chcesz czasem tego amuletu? Wiem, że felerny, ale może ktoś go kupi albo odczarujesz. Wezmę go. Jest twój. Wiedźminie, ty wciąż w interesie? Potwory zabijasz? Wciąż. Czemu pytasz? No bośmy z tym zwiadem byli, co smoka widział. Nikt nie wierzy, ale... Grają na zbiórkę. Zbieramy się, a z Wiedźminem pogadamy po bitwie. Czekajcie. Bywaj. Jak dobrze pójdzie, to przed zmierzchem będziemy pić wino w komnatach lawaletów. Jak dobrze pójdzie, to
Jak widzimy, medalion jest bezużyteczny. Zadaje nam dodatkowo karę do zbroi minus 10%. Aby go czarować, musimy udać się do Aneski, we Flotsam, a dokładniej w Bindudze, która mieszka na obrzeżu. To jest jej dom, wchodzimy do środka. Nie wiem, o czym mówisz. Komendant Loredo wszystko ci wytłumaczy. Nie macie prawa. I rozpoczynamy z nią rozmowę. Ja już ten fragment pominę, żeby nie robić spoilerów. Kolejną ciekawostką jest ciało asasyna, które znajduje się w prologu koło balisty. Możemy wnioskować, że jest on nawiązaniem do serii Assassin's Creed i niestety jest fatalnym wynikiem skoku chwały. Dzięki jego odkryciu dostajemy zdolność asasyna. Następną ciekawostką jest nawiązanie do postaci Mariusza Pudzianowskiego, którego postać została nazwana Najzgub. To czytane Spark daje pseudonim Pudzian. Dziwnie go nazywają. Wszystko robi na odwrót. Sypia w dzień, najpierw gra, a potem dopiero je, a babom do chędożenia każe się ubierać. Najzdub. Pokaż oreny. To jak? Jestem gotów. Panowie bracia! Uważaj na lewy sierpowy! Tak więc Pudzian został pokonany. Następną ciekawostką jest wiadomość od Talary. Białym wilkiem? Łatwo mnie pomylić z miejscowymi, to fakt. Talar uprzedzał, że będziesz złośliwy. Talar cię przysyła? Ano, załatwiam tu interesy, więc dotąd prosił, aż wyprosił. Mam wiadomość i przesyłkę. Mówiłeś, że masz wiadomość od Talara. Wiernie cytując, słuchaj się, kurwa, we wszystkim Rosza, bo to patriota, chociaż chuj. Sępy już krążą nad trupem Foltesta, ale radzę sobie. Dorwij skurwieli, nie daj się. Postscriptum, ale w zamku to zjebałeś. Dawaj tę przesyłkę. A proszę, kamień z serca. Nie byłbym dobrym agentem. Tyle nerwów i język jak kloaka. Powodzenia, ja wracam do moich spraw. Pozdrów Talara. Pozdrowie. Dzięki Talarowi zyskujemy dwa przepisy. Recepturę na petardę Smoczy Sen oraz na gwiazdę tańczącą. Kolejną ciekawostką jest nawiązanie do organizacji Salamandra z Wiedźmina Jedynki. Po wykonaniu części zadania spotykamy tak się z nim ostrożny oraz udajemy się z nim do jego laboratorium. Wolałbym, aby tak zostało. Będę zmuszony zasłonić ci oczy. Tylko żadnych sztuczek. Jeden fałszywy ruch i nie będziesz miał czym otworzyć swoich sekretnych drzwi. Jeszcze nie oszalałem, żeby z tobą zadzierać. Złap mnie za ramię. Moja pracownia jest tuż, tuż. Prawie jesteśmy. Gruby, teraz! Jeszcze raz wybacz. Wiem, że gdybyś zechciał, pokroiłbyś mnie na plastry jak wołową pieczeń. Musiałem się jakoś zabezpieczyć. Chwila cierpliwości i moi pracownicy sprawdzą recepturę. Nawet nie wiesz, jak trudno w dzisiejszych czasach o wykwalifikowanych specjalistów. Za Blenheima współpracowałem tylko z najlepszymi alchemikami. Blenheim? Mam wrażenie, że znam to nazwisko. Ktoś z Flotsam? Nie, z Wyzimy. Dawne dzieje. Moment, mamy już wyniki.
Wspaniale. Legalny fistech. Cóż to będzie za interes? Kłamstwo ma krótkie nogi. Wybacz mi, nie byłem pewien, czy mogę ci ufać. Oto twoja nagroda. W pełni na nią zasłużyłeś. Moi pracownicy cię odprowadzą. Proszę, zasłoń oczy jeszcze raz. Mam nadzieję, że zechcesz z nami współpracować w przyszłości. Gdybym nie wiedział, że Blenheim był jednym z przywódców Salamandry, pewnie bym się zgodził. Cóż, w takim razie będziesz musiał tu pozostać. Jak widzimy, wszystko było podstępem, aby tylko schwytać Wiedźmina. Oczywiście jest sposób, aby wydostać się z tego więzienia, natomiast ja nie będę go pokazywał. Sami wymyślcie, jak można to zrobić. Ostatnią ciekawostką będzie sposób na zdobycie słonecznego Quenu. Quen jest znakiem, który nas chroni przed uderzeniami, tak więc na pewno każdemu się to kiedyś przyda. Nasze poszukiwania rozpoczynamy od legowiska trolla, podążamy korytem rzeki i kierujemy się do lasu. W lesie spotykamy bandytów, należy ich zabić oraz skierować się do ich siedziby. Koło siedziby znajduje się kapliczka, do której podchodzimy i gdy podejdziemy, ukazuje się miejsce mocy, którego używamy. Potem zostaje nam dodana umiejętność Korona Lata. Jak widzimy, umiejętność ta daje nam 10% szansy na podpalenie przeciwnika, który zniszczy nasz Quen. Oczywiście widzimy różnicę, ponieważ Quen z niebieskiego zrobi się pomarańczowy. Tak więc to tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że ktoś to wykorzysta i będzie mu się dzięki temu lepiej grało. Do usłyszenia w następnym poradniku. Trzymajcie się, cześć!